Krzysztof Gołuch został zwycięzcą jubileuszowej 15. edycji Śląskiej Fotografii Prasowej. Jury nagrodziło go za cykl zdjęć w pracy, który przedstawia osoby niepełnosprawne. Zwycięzca dostał nagrodę finansową oraz przechodnią Złotego Drucha profesora Jana Malickiego. Jest częścią właśnie takiego mojego wieloletniego, długoterminowego projektu, który się nazywa Co Siódma, a ten zestaw się nazywa W Pracy. I to są fotografie, które pokazują pracę osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie w takim małym zakładzie aktywności zawodowej, który nazywa się Święty Marcin, jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Drugie miejsce jurorzy przyznali Januszowi Cedrowiczowi, trzecie Maciejowi Jarzymińskiemu. Jak co roku wręczono także nagrody specjalne. Instytucja Katowice Miasto Ogrodów nagrodziło fotografię Martina Straki i naszego redakcyjnego kolegi Pawła Jędrusika. Z kolei nagrody imienia Jana Suchana dostał Artur Jastrzębski. Nagrody BWA i publiczności otrzymał Łukasz Kochut.